Tuż po wyborach porozmawialiśmy z wygranym w gminie Końskie, czyli z Krzysztofem Obratańskim. W poniedziałek, krótkiego wywiadu, udzielił nam przegrany drugiej tury Michał Cichocki. Mimo porażki, były burmistrz bardzo pozytywnie spogląda w przyszłość i wierzy w projekt, jakim jest porozumienie samorządowe TKN. Cichocki zapowiada też, że przez najbliższe pięć lat będzie ciężko pracował na rzecz lokalnej społeczności. Już teraz chce starać się o zaufanie Koneczczan, bo jak sam mówi, tuż po jednej kampanii wyborczej zaczyna się druga. Przypomnijmy, że wybory na burmistrza Końskich wygrał Krzysztof Bratański, otrzymując nieco ponad 64% głosów. Na Michała Cichockiego zagłosowało blisko 36% wyborców. Zobaczcie państwo wywiad z Michałem Cichockim. Dzień po drugiej turze rozmawiamy z Michałem Cichockim, który wybory na burmistrza Końskich przegrał. Jakie są pana odczucia już po kilkunastu godzinach od ogłoszenia wyników? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Myślę, że dobre, dobre, choć niezakończone sukcesem ta rywalizacja samorządowa, jednak w mojej ocenie ona tak naprawdę pokazała, jak wielkie poparcie jest dla porozumienia samorządowego TKN i dla mnie osobiście, choć wystartowaliśmy z tą kampanią dość późno i to były trudne wybory. Szczególnie jeśli chodzi o y, kwalifikowanie naszej kampanii jako, jako brudna, choć ona zupełnie taka nie była, wręcz odwrotnie, odkłamywała różnego rodzaju powtarzane mity i, i hasła od dawna skierowane przeciwko mojej osobie. Y, I tak naprawdę y, pokazywała prawdę o tym, co się dzieje w mieście gminie Końskie, czyli, czyli z ogromną troską pokazywaliśmy. Naszą, nasze zainteresowanie finansami publicznymi, wykorzystywanie tych finansów do własnych celów, ale także y, fiasko różnego rodzaju zapowiedzi, które no, no w, w sensie rozwoju miasta i gminy końskie no, no są tragiczne. Tak? Y, natomiast wybory się zakończyły. Gratuluję zwycięzcy, to jest 5 lat ciężkiej wytężonej pracy przed samorządem miasta i Gminy Końskie. To jest pięć lat y, na czasu na udowodnienie to, że, że jednak y, pomysł na funkcjonowanie naszej społeczności jest lepszy i obietnice zostaną zrealizowane. Mam nadzieję, że tak będzie, bo, bo chyba wszyscy oczekujemy tego, żeby, żeby w naszym mieście żyło się lepiej. Y, I tego życzę i sobie, i każdemu, każdemu z nas, aby, aby program, który został przez mojego konkurenta za, m, zaprezentowany, został zrealizowany. I myślę, że to będzie z dobrym skutkiem dla nas wszystkich. Mnie udało się zdobyć mandat radnego, będę w Radzie Miasta. Razem z moimi koleżankami i kolegami będziemy uważnie przyglądać się. Tam, gdzie będziemy mogli pomóc, oczywiście w taką pomoc się włączymy. Tam, gdzie będziemy mieli inne zdanie, na pewno będziemy go w sposób konstruktywny wyrażali. I cały czas pracujemy dla nas. Ta kampania wyborcza już się zakończyła, ale dla nas już rozpoczęła się kolejna. Porozumienie samorządowe TKN to dobry projekt. Ten wynik wyborczy pokazał, że tak naprawdę jesteśmy praktycznie drugą siłą. Która jako jedyna przeciwstawiła się zjednoczonym, jakby to powiedzieć, ruchom Krzysztofa Obratańskiego i Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy udowodnić, że mamy lepszy pomysł na rozwój miasta gminy Końskie i przez te pięć lat będziemy to pokazywać. Już odpowiedział Pan na pytanie, które chciałem zadać. Mandat radnego Pan przyjmuje. Oczywiście, że tak. Zapytam jeszcze o to, jakie są Pana odczucia po tych wyborach do, do tego, co pan czuł po poprzednich, bo mi się wydaje, że jest pan w lepszej kondycji, psychofizycznej, nazwijmy to. Wie pan w poprzednich wyborach trudno się było spodziewać, że najbliżsi współpracownicy obrócą się w ostatniej chwili przeciwko, przeciwko mnie. No i to zawsze jest trudne, trudne do zrozumienia, trudne do, jakby to powiedzieć, trudno jest się z tym pogodzić, ponieważ jeśli się z kimś siedzi przy stole, rozmawia się o przyszłości miasta, a na drugi dzień ta osoba staje po przeciwnej stronie, krytykując, no to jest naprawdę myślę, że dla każdego z nas y, sytuacja dziwna i niezrozumiała natomiast te wybory y, były dla nas y, Takim sprawdzianem, jak jeszcze y, jesteśmy y, na, wśród naszej społeczności koneckiej y, postrzegani, czyli jak jesteśmy postrzegani wśród naszych obywateli. I to pokazało, że, że jednak ten potencjał jest jeszcze bardzo duży. Y, mamy y, dużo czasu na to, żeby y, pokazać, ile jeszcze potrafimy dla społeczności koneckiej zrobić, i to będziemy robić. Udowodniliśmy to już niejednokrotnie w naszych działaniach społecznych. Tak jak już mówiłem, Porozumienie Samorządowe TKN to projekt, który zjednoczył ludzi aktywnych społecznie. To nie są urzędnicy w większości. To są, to są radni, to są przedsiębiorcy, to są trenerzy, to są działacze społeczni. To są osoby, które nie szły w wyborach samorządowych po stanowiska. To są osoby, dla których troska o miasto była najważniejsza. I, i wydaje mi się, że. To jest chyba najważniejsza wartość tej grupy ludzi tego zespołu, który, który się sprawdził w tych wyborach. Mam nadzieję, że, że dalej będziemy tak intensywnie pracować i, i to 5 lat to szybko zleci. Czyli najbliższe 5 lat dla Michała Cichockiego to nie jest odejście w podstawkę polityczną samorządową, a raczej skupienie się na rozwoju projektu, którym jest porozumienie samorządowe TKN. Tak oczywiście będziemy go rozszerzać, będziemy go rozbudowywać. Tym bardziej, że uważam, że mamy naprawdę lepszy pomysł na rozwój miasta gminiekońskie. Duże miasta już udowodniły to, że wybierają w swoich decyzjach samorządowych osoby, które są otwarte na nowe pomysły. Pokazują, jak naprawdę może się społeczność lokalna rozwijać. Pokazują, jak, jak ważna jest aktywność, jak ważna jest obywatelskość. I to jest nasze przesłanie, to jest nasze zadanie, aby pokazać, że jesteśmy jedną dobrą społecznością miasta i Gminy końskie. Nie ma podziału na lepszy, gorszy sort, nie ma możliwości. Żebyśmy my wspólnie nie dogadywali się w najważniejszych sprawach. Ja to już udowodniłem w poprzednich wyborach. Myśmy współpracowali ze wszystkimi środowiskami. I tak teraz też by było. I myślę, że w przyszłości również. I ten projekt, który będziemy realizować, też pokaże, że to są osoby, które są i z prawej i z lewej strony i potrafią się między sobą dogadać. I to, i to chyba. No poważne zadanie przed nami, żeby przekonać społeczność lokalną, że my mamy naprawdę lepszy pomysł na funkcjonowanie miasta i gminy Końskie. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.